Andrzej, już 5 października, 10. okrągła rocznica, odkąd odeszła od nas Anna Przybylska. Jak ty ją wspominasz? Ojej, ja już powiedziałem wszystko, obejrzyjcie sobie film Ania i tam mówię, przepraszam do naszych widzów teraz i tam wszystko widać, słychać. I to jest tak, że niezależnie od tego, że Anka była osobą rozpoznawalną, myślę, że gdybyśmy się spotkali w jakichś innych sytuacjach życiowych, to też pozostawiłaby trwały ślad w moim życiu. No a to, że spotkaliśmy się na takim etapie bardzo młodzieńczym wzajemnie i polubiliśmy się, że mogliśmy na planie Złotopolskich stanowić naprawdę niezły tandem, to było coś, co no jest takim wyjątkowym wspomnieniem. Oczywiście wiem, bo zawsze to mówię i przepraszam, jeśli ktoś to słyszy po raz kolejny, że kiedy ktoś odchodzi, to powinniśmy patrzeć w dobre wspomnienia, w uśmiech, który nam pozostawił. To jest bardzo trudne miejscami, tak? I te wspomnienia zawsze będę zaczynał od tego, żeby wyszukiwać sobie te najbardziej uśmiechnięte momenty, ale oczywiście jest pustka, której się nie zastąpi.